W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko koszty projektu pokrywane są w wysokości ponad 45 milionów złotych ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, a w pozostałej części obecnie nieco ponad 56 milionów złotych ze środków finansowych Zarządu Portu. Inwestycja obejmuje rozbudowę infrastruktury terminalu portowego obsługującego morskie przewozy towarowe do Finlandii. Właśnie pływam. Newsy z Polski i ze świata. Informacje lokalne z 20 miast. Relacje live, galerie zdjęć oraz materiały wideo. Niekończący się strumień wiadomości bez odświeżania. Jedynie w aplikacji Gazeta.pl Live. Codziennie, na żywo, w Twoim smartfonie z Androidem. Gazeta.pl Live.